fight the fire. Too much, too fast, so burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku. To będzie filmik make-upowy, bo mam ochotę dzisiaj sobie zrobić makijaż i chcę sobie przypomnieć jeden z makijaży, który kiedyś zrobiłam i on mi się tak podoba. A to już dawno, dawno, dawno było. I nie pamiętam, jak ja go robiłam, więc spróbuję jeszcze raz. I zrobimy go sobie tą paletką na Blood Dreamy. Jeżeli ktoś ma tą paletkę, no to fajnie. Bo jest to paletka godna polecenia. Ogólnie paletki Nabla, wydaje mi się, że ja nie miałam jeszcze nigdy żadnej paletki, wiecie, z takich tych wysokobudżetowych, w sensie drogich. Takich naprawdę drogich. To jest najdroższa paletka, jaką ja mam. Więc wydaje mi się, że porównując ją i Eveline, no to na pewno te cienie dużo ładniej się blendują. Chociaż ja bym powiedziała, że może nawet na tym samym poziomie jest to blendowanie. Ale bardzo ją lubię. No. A dzisiaj chcę sobie zrobić makijaż, żeby sobie poprawić humor. I tak mam go już dobrym. Ale chcę go sobie jeszcze lepszym zrobić. I przy okazji stwierdziłam, że może nagram, może to w końcu wyjdzie ten make-up, który chciałam wam pokazać, bo on jest przeboski, świetny. Ostatnio też wyszedł ładny. No. A wiecie, ja muszę ćwiczyć, ja muszę zużywać te moje wszystkie cienie, więc wy będziecie sobie oglądać. Oczywiście co? Baza cały czas ta sama, czyli Make Up Forever z Aquaseal. To jest jedyna baza, która działa na moje powieki tłuste. To jest jedyna baza, która się nie roluje. Chociaż są cienie, które też się na niej potrafią zrolować. Ale to jest tylko w przypadku, kiedy na przykład dam jej za dużo. Dobra. I tak, tutaj pod łukiem brwiowym standardowo z paletki Eveline musimy się wspomóc jasnym, najjaśniejszym cieniem, który jest zmaltretowany, bo Nabla nie ma właśnie takiego jasnego cienia. To już wam mówiłam w poprzednich filmikach, ale kurde się posypało. Ale kto nie oglądał, no to przypomnę. I teraz zrobimy sobie tak jak ostatnio, ale nie będę brała tego bardzo osypującego się fioletu, tylko wezmę sobie ten Męczony i ten Inception, czyli Lullaby, Męczony, Brudny Róż i Incepcja. Pędzelek znam. Bardzo lubię te pędzelki, znam, bo one są mega delikatne. Wiecie, ja dopiero teraz gdzieś tam używając dużej ilości pędzelków zauważam, że jest między nimi różnica, nie? Jest gigantyczna różnica między zwykłymi pędzelkami, a pędzelkami z NAM, czy pędzelkami z Glam Shopu. Jak ma się większą ilość pędzli, to naprawdę da się to odczuć. Jak się używa tylko pędzli z jednej firmy, no to wiadomo, nie mamy porównania. I nie wiemy, że na przykład mogą być jeszcze bardziej miękkie pędzelki. I wbrew pozorom ten pędzelek znam, te pędzelki znam, są bardziej miękkie niż pędzelek z włosia naturalnego. Jeden jedyny, który mam od Maksineczki. Gdzie ja go tu mam? I on kosztował, słuchajcie, 7 dyszek, jakoś coś takiego. Nawet nie wiem, gdzie on tu się skitrał, on jest mały. Tu go nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie wiem, gdzie ja go mam. No, przecież miałam go. A tu jest. Dobra. I to jest pędzelek od Maksineczki. To jest niby włosie. Nie wiem, czy to tak. To miało być włosie naturalne, z tego co mi się wydaje. Ale no, nie dość, że on się tak rozłazi. No ten też delikatnie się rozłazi, ale no to jest pędzelek za 3 dyszki, nie? Dobra. Ale już nie o pędzlach.
Więc tak, tutaj od wewnętrznego kącika dajemy sobie ten cień Lullaby, czyli ten przydymiony róż wrzosowy, jasny, fioletowy, jak go tam kto nazwie. Tak nazwie. I tymi pędzelkami tak delikatnie się nakłada. Nie trzeba w ogóle... ja tak, wiecie, tylko po prostu leciusieńko przykładam go i nic tu nie trzeba przyciskać zupełnie. No... bardzo świetne one są. Więc jak będą na promocjach, to kupujcie. I ja chyba też jeszcze sobie dokupię. Ostatnio nie kupiłam, bo stwierdziłam, że mam dosyć pędzli, a teraz żałuję. Mogłam sobie chociaż jeden za każdą promocją kupić, to w końcu bym miała ich całą kolekcję, ale wtedy bym nie używała innych znowuż, nie? Bo ja tak mam. Wtedy ja nie używam czego innego. Jak coś mi się sprawdzi, to już pozamiatane. Chociaż powinniśmy wychodzić z naszej strefy komfortu. Dobra, Ewa, nie śmiej się. Dobra. Więc tak. Gdzieś tak 2/3 powieki mamy pomalowane tym cieniem. I teraz weźmiemy sobie ten kącik cieniem, który się nazywa Inception. Czyli wczoraj sobie go też... nie, wczoraj to nie było. Nie wiem, parę dni temu, kurde. On się dalej osypuje. Ja go wezmę palcem. Weźmiemy go palcem. I tutaj na ten kącik go nałożę. I później go porozcięłam trochę. Tutaj tak od połowy gdzieś staram się go nałożyć. Dobra. I teraz wezmę sobie płaski pędzel. Taki ten płaski pędzel. I jeszcze sobie dołożę tego cienia. Jedną stroną sobie nabiorę. W ogóle tu mi wyskoczyły jakieś pryszczyki, bo robiłam sobie, słuchajcie, jednego dnia... Wosk tutaj na okolice brody i tak dalej, bo mimo, że ja chodziłam na te zabiegi przypominające z laseru, to i tak jakieś tam takie te włoski mam i wkurza mnie to i właśnie woskiem sobie usunęłam, bo już dużo już tego meszku takiego tutaj się porobiło mi i przez to dostałam właśnie takich pryszczyków. Kurde, to jeszcze nie jest ten cień. Ja nie wiem, co ja tam wtedy dawałam. No nie mogę odtworzyć swojego własnego makijażu, no.
Dobra. Weźmiemy ten pędzelek maksineczkowy, w końcu muszę go zacząć używać i w kącik dam sobie tego cienia, który się nazywa Dogma, żeby sobie przyciemnić ten... tutaj tą linię kreski, ale on też się trochę osypuje. I tutaj sobie dołożę jeszcze tego jasnego cienia, bo za bardzo też sobie wyjechałam z tym świecącym wszędzie. Więc ten brzeg sobie początek poprawię tym wrzosowym. No i dobra, zostawimy to tak, już mi się nie chce bawić. Ja muszę tam się przyjrzeć na to zdjęcie, bo mam na TikToku, w sumie nawet TikToka mam nagrane z tym makijażem i muszę się przyjrzeć, co to była za pala... To była na pewno nabla, to jestem pewna na 100%. Ale co to były za cienie pomieszane, bo nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dobra. Ten osyp i jeszcze sobie wezmę jakimkolwiek pędzelkiem ten jasny cień. I porozcieram. I to wyszedł bardzo podobny makijaż do wczorajszego. A to nie miał taki wyjść. To miał wyjść zupełnie inny makijaż. Nie wiem. Jak ja to mam zrobić, żeby odtworzyć makijaż, który kiedyś zrobiłam. I sobie ani go nie nagrałam, ani nie napisałam sobie, jakie cienie w nim użyte. Tutaj sobie czyszczę. I rozblendowuję to, co za mocno, tak żeby to, wiecie, żeby to ładnie wyglądało. I to z reguły jasnym cieniem. Dobra. Okej. Dolną powiekę też by można było sobie zrobić. Dolną powiekę. Płaskim, takim małym pędzelkiem. Takie małe pędzelki polecam wam na dolną powiekę właśnie też. I też damy sobie ten cień Lullaby. Kurde, to będzie podobny makijaż jak wczoraj. No, ale trudno. Ja i moje miny, moje krzywienie buzi przy malowaniu, nie? Dobra. Okej. Nie wiem, kurde, czy to nie był brązowy cień od wewnętrznego kącika w tym makijażu. No zobaczymy. Trudno. Ale ten makijaż dzisiaj zrobię też po to, słuchajcie, bo chcę przetestować chyba najlepsze zestawienie podkładów, o którym wam ostatnio mówiłam, czyli to jest ten Max Factor Miracle Second Skin, z którego się śmiałam początkowo. I Double Wear Estee Lauder, ten ciemny. I ja je sobie mieszam. I zmieszam sobie takie dwie pompeczki.
I trochę tego poleję. Na ręku dzisiaj mieszam, bo nie chcę mi się później tego wycierać, a rękę umyję. Ok. I wydaje mi się, że one mają bardzo podobną konsystencję. I przez to fajnie wyglądają też na skórze. No i też wiadomo, Estée Lauder, ten Double Wear wszyscy sobie chwalą. A Max Factor mi tutaj go rozjaśnia i wydaje mi się, że naprawdę spoko to wygląda. A dzisiaj jeszcze będę sobie to testować. Zobaczymy, ile godzin bez pudrowania. Ostatnio wyszło mi kilka godzin bez przypudrowania. Także wow. Także teraz w najbliższym czasie będę cały czas ten podkład testować i dam Wam znać, czy on faktycznie jest fajnym kombo. Bo właśnie ja często też widzę na różnych TikTokach i na różnych filmikach, że dziewczyny łączą ze sobą podkłady i wtedy wychodzi z tego coś fajnego, że jakby częściej łączone podkłady dają fajny efekt niż sam jeden podkład kupiony do jakiegoś tam celu, nie? Do jakiegoś celu, Boże, co ja gadam. No wiadomo, że czasami właśnie tak jest, że połączenie dwóch podkładów lepiej wygląda, aniżeli właśnie jeden, bo jakbym dała ten jasny jeden, no to jakby to wyglądało śmiesznie, komicznie, nie? A jak dam sobie je połączone, to wygląda to nawet spoczko. Tak mi się wydaje. No. Jeżeli ten podkład będzie fajny, to ja sobie też zamówię. Popatrzyłam, że one są na internetach tanie. To sobie zamówię w takim odcieniu dobranym do mnie, ale najpierw bym musiała wtedy się wybrać do Rossmana i zobaczyć, jaki odcień pasuje mi, nie? A nie kupować w ciemno. I ten Estée Lauder Double Wear kiedyś też bym chciała wypróbować tak sam. Sam jeden, po prostu w dobrym odcieniu właśnie dla mojej skóry, czyli takim, wiecie, beżowym, warm beige chyba. Z Eveline mam ten kolor, tak mi się wydaje. To jest taki najbardziej, kurde, co tutaj dzisiaj z tymi włosami się dzieje. Pokręciłam sobie włosy, one tu wyglądają jak po karbownicy co najmniej. Dziwnie, jakoś dzisiaj nie chciały się kręcić. To nie był ich dzień, tu też z tej strony. Nie wiem, czy pójdę dzisiaj z chłopakami na basen. Jak pójdę, no to przecież to zmyję. Ale jak nie pójdę, no to będę miała make-up cały dzień. Zobaczymy. Muszę zobaczyć, czy mam jeszcze kamnet ważny na basen, bo już nie chcę kupować kolejnego, bo przez całe wakacje nie będziemy jeździli na basen, więc bez sensu wydawać pieniądze na kamnet, który w wakacje nie będzie używany, nie? Ale chyba powinnam jeszcze mieć ten mój ważny, znaczy się środki na pewno na nim są, tylko nie wiem właśnie, czy on jest ważny terminowo.
Dobra, i tą drugą częścią sobie zbiorę nadmiar, który jest. Dobra. Okidoki. Wiecie, co teraz zrobiłam? Ta mgiełka matująco odświeżająca z Eveline. Ona ma zepsuty już ten dyfuzor tutaj i ona jak się psika, to się psika po prostu takim jednym strumieniem. Więc żeby ją wykorzystać i żeby trochę utrwalić sobie ten makijaż, to ja psiknęłam ją na gąbkę i tak sobie delikatnie poprzeciskałam wilgotną tą mgiełką, żeby ona utrwaliła. Zobaczymy, czy cokolwiek jakby pomoże w utrzymaniu tutaj tego makijażu. Oczywiście eyeliner z Eveline Precise Brush Liner. Biała kredka na linię wodną numer 05 Varieté.
wodoodporna. Dobra, to by było to, tusz do rzęs, dzisiaj weźmiemy sobie z Yves Saint Laurent. Dobra, ten ma wielką szczotę, ten z Yves Saint Laurent, ale ładnie nakłada, tylko żeby mi się nie odcisnął, bo on jest bardzo świeży. Brewki standardowo brązowym cieniem z palety Maxineczki, ciemnobrązowym, ale może być jakikolwiek, skośny pędzelek. I wypełniamy. Co to mi się tu osypało na nosie?
Dobra, brewki zrobione. I co? Kończymy, wykańczamy brązę z nam. Żeby tak męczyć kosmetyk, nie? Tak to jeszcze niczego nie męczyłam. Ale sobie zrobiłam dzisiaj, wow. Kontur, że ho. Ale wiecie, dlaczego tak mocno wyszedł? Bo najpierw robiłam sobie brązerem, a nie pudrem. A zawsze robię sobie najpierw pudrem, a potem brązerem. A dzisiaj zrobię na odwrót i kończymy pudę. Dzisiaj pędzlem. Pędzlem dużym znam. Już wykańczamy ten pudę. Teraz tym pudrem wezmę na ten brązer, sobie pojeżdżę i go jeszcze rozetrę, nie? Mam nadzieję, że się dłużej utrzyma. Tak liczę na to, chcę spróbować też. Bo jakoś tak zawsze te brązery słabo mi się trzymają. A chcę, żeby to było takie właśnie naturalne bardziej. W kamerze to wygląda mocno, ale na buzi jakoś tak strasznie nie. Dobra. O, widzicie? Takie coś. Jeszcze trochę tego podrutu jest na dwa razy. Pewnie tak samo jak tego brązera, więc skończę to w równym czasie. No. I co? I ostatnio ja używam różu. Jak wiecie. Tutaj mi się potłukł ten jeden róż, więc ja go tu mam. I jak on mi się potłukł, to ja go zaczęłam używać. To jest śmieszne, co? Tym małym pędzelkiem. Jezu, czemu ten pędzel taki twardy się zrobił? Tutaj sobie wkładam po boku, bo to, co się osypuje z tego różu, to ja sobie tu właśnie zbiorę. I tutaj taką minę zrobimy. Tu, gdzie nam się te baczki zrobią, tutaj powinien być róż. Ok. I rozetrzeć. I okej. Paletki schować, zrobić sobie usta. Usta. Staram się pilnować tego porządku, który ustanowiłam sobie ostatnio i cały czas odkładać w miarę możliwości rzeczy na swoje miejsce, tak żeby znowu nie narobił się taki bałagan, jak tu był wcześniej. Dobra.
odłożone, odłożone, to odłożone. Jezu, jeszcze bym miała się wi laptopa złamała. Okej. Na usta mi się nałożyło trochę podkładu, ale damy sobie. Ta mi się podoba, ta numerek 02 z tego wariety, wiecie? A tutaj mam jaki? Też 02. Ja mam dwie o numerze 02, bo wtedy kupowałam więcej. W sumie muszę je naostrzyć. Kupowałam po dwie, bo one były na jakiejś promocji. Dlatego mam po dwie z każdego. Peeling muszę zrobić dzisiaj. Koniecznie. Obiecałam wam też filmik z kredeczkami i z pomadkami. I tak będzie. Będzie kiedyś tam. Nie no, jutro raczej nie, bo jutro chcę iść na rower. Zobaczymy. Na pewno będzie. Jak znajdę czas, to będzie. Dobra, taki make-up mi wyszedł dzisiaj romantyczny. Dobra, no to nie jest ten makijaż, który ja tam mam na tym TikToku, który jest taki piękny i który mi się podoba. Będę próbować dalej. Albo to było połączenie dwóch paletek, kurde, nie wiem. No, ale dzisiaj wyglądam tak dzięki temu. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, napiszcie, czy wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!